A my nie zwalniamy, mamy już połączenie z kolejnym gościem, trener Rakowa Częstochowa, pan Marek Papszun. Kłaniamy się, panie trenerze, z Tomaszem Sokołowskim. Witam, dzień dobry. Cześć Marku, czy jesteś w Warszawie, w drodze do Warszawy, czy w drodze do autobusu? Jeszcze nie, jeszcze pracujemy tutaj. Jeszcze pracujecie. W treningu. Ale tu chyba już jesteście przygotowani na jutrzejsze spotkanie o Super Puchar. Tak, jesteśmy przygotowani, jesteśmy po okresie przygotowawczym i cieszymy się po prostu na ten mecz. A przygotowanie, znaczy w gablocie jest miejsce na jutrzejszy puchar? Tu przez 100 lat tego miejsca się uzbierało dużo. klub nie jest utytułowany i miejsca na półce sporo. A miejsce się zawsze znajdzie na kolejny puchar, tu się o to nie martwimy. Panie trenerze, ostatnio w tej pierwszej części mówiliśmy o Legii Warszawa, o europejskich pucharach i tak doszliśmy do wniosku, że najtrudniejszy rywal dla Legii w tych najbliższych dniach czekają jutro. Podglądał pan pewnie Legię w tych ostatnich meczach i jakie pana wrażenia, jak mocny jest na teraz mistrz Polski? Wyniki mówią wszystko, bo celem gry jest wygrać i wygrać z bardzo silną drużyną, według mojej oceny drużyną mistrza Norwegii to jest sztuka. Bardzo mądrze według mnie rozegrane mecze i też dużo jakości i siły, bo Legia strzeliła w dwóch meczach 5 bramek. Do tego bardzo mocna kadra, wzmocnienia, dość szybko zrobione, zdecydowany faworyt. Natomiast my też mamy swoje cele, ambicje, po to też trenowaliśmy. I dobrze ten okres przygotowawczy przepracowaliśmy, żeby się lepiej postawić. Okej. Okay. Marku, patrząc na wasze spotkania towarzyskie przed tym sezonem, czyli no wiadomo, Lechia Gdańsk, ale później Szachtar, Tirol i Red Bull Salzburg, to powiem ci, że no chyba każda drużyna by chciała mieć takich mocnych przeciwników. Co mi się tylko rzuciło w oczy, na pewno ilość bramek, które tracicie, ale też i w ofensywie jesteście mocni. Tutaj chyba, no, a twoja drużyna przyzwyczaiła nas, że są mocni w defensywie. I jeszcze na koniec, ale ubytki kadrowe, bramkarz plus dwóch środkowych obrońców, no to znaczące przed sezonem. Tak, no na pewno zacznę od końca. Czekamy jeszcze na posiłki, tego nie ukrywam. Tym bardziej, że mogą być jeszcze jakieś transfery wychodzące, bo okienko zostało otwarte. Dlatego troszeczkę zazdroszczę Legii, że już ma tak skonstruowaną kadrę i ma przynajmniej podwojone, bardzo mocno obsadzone pozycje. Natomiast wracając do nas, bo pytanie nas dotyczy. Tak, no ja się bardzo cieszyłem, że udało nam się taki okres przygotowawczy skonstruować, zaplanować i zakontraktować takich sparing partnerów. Natomiast jeszcze bardziej się cieszę, jak my się zaprezentowaliśmy, bo oprócz wyników to te drużyny nie miały takiej przewagi, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe i bramki, bo nie przegraliśmy z nimi meczu. To prawda, że traciliśmy i sporo, ale też nie więcej strzeliliśmy. I to bardzo cieszy. Straty bramek, no trochę wiadomo, nowi zawodnicy, szczególnie z Tirolem, graliśmy w innej strukturze organizacyjnej, ale też skład był mocno pomieszany, sporo młodzieży, dlatego to gdzieś było skalkulowane. Natomiast w tym meczu z Pastarem i Red Bullem, no przeciwnicy nie stworzyli multum sytuacji to bardzo cieszy. Ja tylko z Szachtarem wygraliście 2-1, z Tirolem 3-3, z Salzburgiem 2-2, prowadząc bodajże 2-0. Ale to już tylko na koniec. Ja powiem ci, zacieram ręce na to spotkanie jutrzejsze, bo praktycznie tak mi się wydaje, że będziecie grali w podobnych systemach. I tutaj no po ostatnim sezonie, gdzie dwa razy
jeżeli pamięć mi nie mieli, przegraliście z Legią, no to oczekuję i też byś chciał, żeby w końcu no, na tyle się przeciwstawić Legii. A jesteście w stanie, nawet tą kadrą, którą macie. Tak, no, myślę, że stale się rozwijamy i dlatego bez jakichś dużych obaw jedziemy do Warszawy. Natomiast też wiemy, tak jak powiedziałem, z kim gramy i mamy do tego, co Legia ostatnio zrobiła, szacunek. Ale tak jak powiedziałem, no, też po to pracujemy, żeby jechać i walczyć i wygrać na koniec. Tak, to jeszcze o te transfery chciałem dopytać, bo faktycznie Legia no, właściwie mogłaby te kadry już zamykać i powiedzieć, że jesteśmy już gotowi kadrowo na przyszły sezon, a Raków, z tego co słyszę, no to jest taki jeszcze mały plac budowy i właśnie generalnie jak pan to okienko ocenia, pamiętam, rozmawialiśmy po sezonie, spodziewał się pan 6-7 wartościowych, klasowych piłkarzy. Teraz mówi pan też o tym, że jeszcze ktoś może odejść, czy to będą jakieś, mogą być poważne ubytki? I generalnie jak pan ocenia ten czas, ten okienko transferowe? No, okienko transferowe trudno ocenić, bo ono no dziś dopiero ruszyło. Natomiast gdyby nawet było zamknięte, to trzeba poczekać przynajmniej pół roku, żeby to ocenić, bo i to jest całkowite minimum. Dlatego no nie mogę się do tego odnieść. No zobaczymy. Na pewno mogę ocenić to, że i stwierdzić przede wszystkim na dzień dzisiejszy, że jeszcze nie dokonaliśmy wszystkich ruchów i wychodzących, i przychodzących. Ale pozycja bramkarza mocna będzie? No zobaczymy. Na pewno na tej pożyczce też zrekontrutujemy przynajmniej jednego gracza, bo w tej chwili mamy pozyskanego Kowaczewicza i Trelowskiego, który jest bardzo młody i jeszcze nie wiadomo, jaka będzie jego ścieżka tutaj rozwoju przez nas wyznaczona, bo z dużym prawdopodobieństwem pójdzie na wypożyczenie. Jeśli chodzi o o wzmocnienia ewentualne, pamiętaj, że kogo panu jeszcze potrzeba? Jakie są pana takie priorytety? Czy Jarosław Jach jest w stanie, czy jest taka opcja powrotu jeszcze, czy wykupienia, czy w ogóle wypożyczenia? Wchodzi to w rachubę? Nie, myślę, że z Jarkiem tutaj nie będzie tematu. Natomiast no, to potrzeba, na które pozycje, no wiadomo, bramkarz, stoperzy, 8, 10, jeżeli będzie transfer wychodzący, skrzydłowy, jeżeli będzie wychodzący. Więc sporo tych pozycji, napastnik, jeżeli będzie wychodzący transfer, bo tak jak powiedziałem, no, zawodnicy tutaj mają też propozycje i różnie to może być jeszcze. No, na razie też Raków wiemy, że będzie musiał rywalizować na kilku frontach, bo też przed wami start w europejskich pucharach, to już w przyszłym tygodniu zaczynacie w czwartek, tak, od meczu wyjazdowego na Litwie. No i proszę powiedzieć, jakie to macie aspiracje, cele, żeby w tych pucharach w tym sezonie powalczyć, pokazać się w Europie. Na ile to jest dla was priorytet w tym sezonie? No tu odpowiedź jest dość prosta. No, chcemy przejść do następnej rundy i to jest takim celem nadrzędnym w chwili obecnej. A później będziemy czekali na losowanie czy przydzielenie kolejnego rywala. Jeżeli miałeś możliwość obejrzenia przeciwnika? Marku, miałeś możliwość obejrzenia przeciwnika? Tak, wczoraj oglądałem ten mecz, również pierwszy. Procentowo jakbyś ocenił szansę? Trudno powiedzieć, no, procentowo myślę, że tak jak wszyscy mówią, gdzieś powinniśmy być w tym meczu przynajmniej w teorii faworytem, ale to zawsze weryfikuje boisko, bo my też nie mamy żadnego doświadczenia. Klub gra pierwszy raz w historii w europejskich pucharach. Tuduwa ma tą przewagę, że gra właściwie co roku i tu jest bardzo bardziej doświadczonym zespołem pod tym kątem. No ale patrząc po spotkaniach nawet towarzyskich, gdzie tam może stawka meczu, ale nic, ale to co żeście robili na ich tle czy w ataku, no to też gdzieś daje ci, że ten zespół no, jest w stanie dużo zrobić. Dokładnie, dlatego chcielibyśmy, tak jak powiedziałem, przejść tą pierwszą rundę
I tak do tego podchodzimy, że po prostu chcemy awansować do kolejnej rundy i czekać spokojnie na następnego przeciwnika, ale to tak jak mówię, to jest następna kolejność, bo teraz najważniejszy ten jutrzejszy mecz. No i na początek chcielibyśmy zobaczyć, w jakiej formie jest Raków. O Legii już sporo wiemy, bo ją widzieliśmy w meczach o stawkę. Jutro dowiemy się, jak pana zespół się prezentuje. Wszystkiego dobrego jutro, panie trenerze. Dziękujemy. Powodzenia w tym sezonie w europejskich pucharach. Dziękujemy za rozmowę, za połączenie. Marku, także. Tak jest. To był trener Rakowa Częstochowa, Marek Paprząt. Faktycznie, przed jutrem, jeszcze tak na krótko, Tomek, mała niewiadoma, jeśli chodzi o ich dyspozycję, bo o Legii wiemy dużo. Tak, ale no właśnie, ale to, co żeśmy rozmawiali o tych meczach towarzyskich, to też daje jakąś nadzieję, że ten mecz jutrzejszy, no będzie, ja sobie ostrzę zęby, tak, bo dwie najlepsze drużyny z poprzedniego sezonu, doświadczony Czesław Michniewicz i Marek Paprzun, i starcie się zapowiada, każdy chce wygrać. Jutro mecz o Super Puchar Legia Warszawa kontra Raków Częstochowa. Tomasz Sokołowski, wielkie dzięki, Tomku. Dziękuję, dobrego dnia życzę. To był magazyn sportowy w radiu dla ciebie, Arkadiusz Błaszczyk. Kłaniam się nisko i dobrego weekendu.